Krakowie rozwinęły się takie duże formy jak centra usług biznesowych, gdzie właściwie zatrudnienie już w tej chwili sięga około 70% i ta grupa ma jakby nieco inne potrzeby. Tej grupie zależy przede wszystkim na dobrym kształceniu pracowników. Szalenie ważny jest bezpośredni i stały kontakt pomiędzy przedsiębiorcami i samorządem, ale szczególnie to dotyczy startupów. Startupy mają to do siebie, iż jeśli chodzi o kreatywność, o pomysły, to są samowystarczalne i co do tego nie mamy wątpliwości. Natomiast miasto musi im tworzyć bazę do ich działania, czyli miejsca, gdzie będą mogli się spotykać, gdzie będą mogli pracować, dopóki nie rozwiną swoich przedsiębiorstw.